Anio na silnika, czyli cześć wszystkim. Witam Was sprzed nowego Hyundai i20, czyli gorąca nowość z segmentu miejskiego. Zapraszam! Spójrzmy na stylistykę przedniej części pojazdu. Przede wszystkim to wielki grill wykonany z Piano Black, a także centralne logo Hyundai'a skrywające radary. Grill oczywiście nawiązuje do innych modeli tej marki. Również nowe lampy w pełni LED-owe przednie, a także kilka dokładek stylistycznych na dole zderzaka, nadających takiej delikatnej agresji i elegancji w naszej dwudziestce. W naszym egzemplarzu zamontowany jest trzycylindrowy silnik turbo o pojemności 1 litra, osiągający moc 100 koni mechanicznych, napędzający przednie koła dzięki przekładni automatycznej 7-stopniowej. Spójrzmy na stylistykę boku pojazdu. Tu podobnie jak z przodu jest wiele ostrych linii na karoserii, a także kilka ciekawych elementów, chociażby jak felgi 17 cali z wzorem charakterystycznym właśnie dla Hyundai'a. Z elementów dalej stylistycznych mamy ciemne lusterka, a także czarny dach i chromowane obwódki wokół okien. Kolejny element komfortowy i elegancki to ciemne szyby z tyłu oraz element stylistyczny to tylne lampy nachodzące nam aż na bok pojazdu. Spójrzmy jeszcze na stylistykę tylnej części pojazdu. Patrząc od góry jest taki delikatny spoilerek, jest również ciemna tylna szyba, a także tylne lampy LED-owe połączone listwą pomiędzy nimi, natomiast sama ta listwa nie świeci, jedynie z akcentem wizualnym. Schodzimy niżej, kamera cofania, czynniki parkowania, a także dokładki stylistyczne, taki ala dyfuzor na dole części zderzaka, wykończone z Piano Black. Sprawdźmy jeszcze bagażnik. W nowej 20 bagażnik o pojemności 352 litrów, mamy regularne kształty, nagłośnienie Bose, a także siatki do mocowania waszych zakupów. Pod podwójną podłogą, regulowaną w dwóch płaszczyznach, macie również koło zapasowe, a także zestaw kluczy do naprawienia koła. Oprócz tego jeden haczyk, jedna lampka, tyle, standard w tej klasie. Zapraszam Was do wnętrza. No jak zawsze miejsce najważniejsze to oczywiście fotel kierowcy. To przede wszystkim to nowe wirtualne zegary, a także nowe multimedia. Zacznijmy od zegarów. Mamy również trzy widoki dostępne. Sportowy, ekonomiczny bądź komfortowy. Informacje z nawigacji, z asystentów, a także z komputera pokładowego. Czytelnie, ale również nowocześnie. Kierownica skórzana, taka ciekawie czteroramienna, również nowy wzór dla nowego Tucsona, a także dla nowego właśnie i20. Multifunkcyjna to oczywiście standard w tej klasie. Stacja multimedialna, jak widzimy, obsługuje Apple CarPlay, a także Android Auto. Z tego poziomu wiele ustawień pojazdu, ustawień multimediów. Również, podobnie jak to było w Kijance, mamy dźwięki natury. Na przykład spokojne morskie fale, deszczowy dzień czy ogródek kawiarny. Dalej, ustawienia pojazdu, urządzeń, nawigacji. To wszystko z poziomu ekranu. To bardzo naprawdę fajnie wygląda, jest bardzo intuicyjne. Schodzimy niżej. Klimatornik jednostrefowy, również z prostymi ustawieniami, cieplej, zimniej, silniejszy nawiew bądź wolniejszy nawiew. Patrząc jeszcze niżej, ładowarka indukcyjna, dwa gniazda USB, a także gniazda 12V. W naszym egzemplarzu skrzynia automatyczna, ogrzewane fotele, ogrzewana kierownica, a także wybór trybów jazd. Dalej w konsoli centralnej, jak widzimy, z jasnego plastiku, mamy dwa cup holdery, ręczny, a także regulowany w jednej płaszczyźnie podokietnik ze schowkiem, i jak zawsze u mnie z chusteczkami. Idąc dalej, spójrzcie na deskę rozdzielczą. Akurat pod kątem materiałów wszędzie jest raczej twardo. Podokietniki na drzwiach są miękkie, a sama deska ma ciekawy projekt, również bardzo mocno się wyróżnia w tej chwili z innych samochodów miejskich. Jest ona również dwukolorowa. Dół jasny, góra czarna. Spójrzmy jeszcze na wykończenie bocznych drzwi. Cztery szybki w prądzie, lusterka oczywiście automatyczne, a także taka tutaj dermowa skórka na podokietniku z przeszyciem. Drzwi dwukolorowe, nagłośnienie Bose i coś co bardzo ważne, to podświetlone kieszenie na butelki w drzwiach. Fotele w naszym samochodzie, takie delikatnie kubełkowe. To jest naprawdę fajne pod kątem dynamiczniejszej jazdy, o czym za chwilkę, a także komfortowego fotela w dłuższą trasę i na krótkie miejskie wypady. Klasyczny gąbkowy fotel z kilkoma regulacjami wysokości, zupełny standard. Zobaczmy jeszcze tył. No i z tyłu sami zobaczcie. Samochód jakby nie było segmentu B, a pod kątem miejsca czy na stopy, na kolana i standardowo nad głową. Tu się mieszczę bez problemu. Mamy również lampeczki. Wszystkie lampki są w tak zwanym majonezie, czyli są zwykłe żółte, a nie LED-owe. Pod kątem wykończenia, no tylne drzwi są twarde, natomiast tylna kanapa jest ogrzewana dwustopniowo, co jest jakby nie było ciekawym elementem w tej klasie. Sama kanapa, normalna gąbkowa kanapa, ma izofiksy, podokietnika no nie ma, ale mam chociażby jedno gniazdko USB, a także małą skrytkę na chociażby smartfon, nawiewów również brak. Jeden schowek w przednim fotelu, a także klasycznie schowki na butelki w bocznych drzwiach. No to jedziemy Hyundai i20. Zaczniemy oczywiście w trasie, bo to samochód jakby nie było miejski.
I pierwsze co, to wyłączamy start-stop, o czym więcej za chwilkę podczas mówienia o silniku. A dwa, teraz zobaczcie, włączamy się do ruchu. Potrzebuję ruszyć. Jejku, to jest akurat trochę niepokojące, że znaczy to jest bardzo często przy przekładni automatycznej, jednak tutaj widzimy tę walkę z emisją spalin i ta zwłoka na reakcję na gaz jest spora, ale właśnie tylko od zera. Jak już samochód się napędzi, te 100 koni mechanicznych w tym samochodzie bez problemu sobie fajnie radzi. Pod kątem parametrów takich typowo do setki, z automatem około 12 sekund, ale z manualem około 11 sekund, a to sami przyznajcie jest bardzo fajny wynik, jak na samochód z segmentu B. I 20 bardzo się zmieniła, czy z zewnątrz, naprawdę samochód bardzo fajnie wygląda, moim oczywiście zdaniem, czy na przykład wewnątrz, spójrzcie, deska rozdzielcza dwukolorowa, to jakieś dekorki, wstawki, owszem, sama deska tu wszędzie jest jednak twarda, możemy tu sobie spokojnie jakieś koncerty odgrywać, ale na nierównościach tu się nic nie odzywa. Wszystkie plastiki są spasowane dobrze, są twarde, ale są spasowane dobrze, co na pewno jest poniekąd też zaletą, ale że są twarde, no to jest to wadą. Tylko że z drugiej strony w segmencie B chyba trochę na próżno szukać miękkich plastików. Natomiast a propos plastików, jest to nagłośnienie Bose. Zobaczmy jak gra. Moim nieaudiofilskim uchem naprawdę to jest bardzo przyjemnie. Nic nie trzeszczy, nic tam nie wali z tych plastików. Delikatny subwooferek wjeżdża. Naprawdę Bose w tym przypadku jest warty swojej dopłaty. Zobaczcie, jedziemy w trasie i to mnie zdziwi i20. W tej chwili samochód, taka w naszej prezentowanej wersji premium, co dokładnie jest w tym samochodzie, będzie wyszczególnione pod filmem. To auto nie jest tanie, o czym za chwilę, ale zobaczcie po asystentach. Puszczam kierownicę, włączamy tempomat i nic Was nie interesuje. Samochód widzi idealnie linię, utrzymuje prędkość od pojazdu przed Wami, tempomat aktywny działa, naprawdę nie mam uwag. W trasie samochód bardzo mocno wyręcza kierowcę i sprawia, że po prostu jazda jest bezpieczniejsza. Natomiast w mieście jest asystent jazdy w korku, ale taki trochę tylko, bo działa tempomat aktywny nam w mieście, na przykład w korku, ale samochód już sam nie zahamuje, bo tu nie ma nawet autoholdu, więc no... No tak już jest. Akurat szkoda, że nie ma autoholdu, bo to jest bardzo wygodne, szczególnie w mieście, właśnie przy automacie. Natomiast mówimy w mieście, mówimy w trasie. Zobaczcie pod kątem tego silnika trzycylindrowego. Tu mam trochę obiekcji, jeżeli chodzi o kulturę pracy. Jest to silnik trzycylindrowy i często jest tak, że trzy cylindry nie są idealnie wyważone i tam są takie delikatne wibracje, bo taki jakby warkot przy wyższych obrotach. Tutaj to jest. Znam jednostki trzycylindrowe, nie wiem, Forda, Volkswagena, jest tego sporo na rynku, na przykład w tej chwili Fiata, montowane do Ventipo i tamte trzy cylindry są dosyć fajnie ważone i nawet nieźle wygłuszone. A tutaj w Hyundaiu, na tych dolnych obotach, słyszymy taki ten warkot, że jednak to wygłuszenie jest takie sobie, ale ekonomia w tym silniku. Ekonomia. W mieście mniej więcej zależy, jak płynna jest ta jazda. Przy płynnej jeździe, tak w tej chwili, mamy dystans dokładnie z godziny, tylko po mieście, 6,2 litra na 100 km. Ale jeżdżąc w godzinach szczytu na klimatyzacji, spalanie mniej więcej w okolicach 8 litrów, z tym się musimy liczyć. W trasie na autostradzie 130 do Warszawy, bez problemu 7 litrów do 7,2. Dwie osoby na pokładzie, spalanie zupełnie po prostu miarodajne. Natomiast krajówka, typowa ósemeczka na Kudowe Zdrój, trasa 100 km, średnie spalanie z trasy 5,5 litra bez żadnego wysiłku kierowcy. To uważam bardzo fajny wynik. No tutaj mała pojemność i dość lekki samochód mają jednak fajne skutki, jeżeli chodzi o spalanie. To jest to również bardzo ważne, to oczywiście widoczność w samochodzie, który ma być głównie do miasta. Zobaczcie, duże lusterka, martwa strefa, także spore powierzchnie przeszklone, lusterko wsteczne, fotochromatyczne. Widoczność to również światła. Lampy LED-owe bardzo fajnie świecą, oczywiście są normalne LEDy, takie te basicowe, nie mają tej opcji wycinania poszczególnych pojazdów podczas jazdy w nocy, ale do normalnej jazdy w ruchu miejskim, w ruchu pozamiejskim, wierzcie mi, że bez problemu wystarcza. Stylistyka z zewnątrz, sami ocencie, tył samochodu taki dosyć mocno kontrowersyjny, z ciekawymi takimi światłami, kształty TRZ, a przód naprawdę bardzo fajny, bardzo dynamiczny, bardziej niż powinna właśnie Hyundai'a nowego i30, ale za chwilkę powiem o zawieszeniu, bo ten samochód będzie za chwilkę dostępny w wersji i20N. Ponad 200 koni w takim samochodzie może być ciekawie.
dalej w trasie, to fotel i ogólnie jakby wnętrze tego samochodu. Zobaczcie, ten samochód w tej chwili jakby gabarytowo pod kątem kubatury wnętrza to jest mniej więcej Golf 4, więc jakby segment wyżej, patrząc niby segment C, samochody w tej chwili rosną i również samochody w tej chwili drożeją. Z tym się musimy liczyć. Auta były tanie. Teraz już auta chyba tanie nie będą, bo tak, producenci muszą dawać coraz to nowsze jednostki napędowe, coraz surowsze normy emisji spalin muszą spełniać te silniki i całe jakby układy napędowe tego samochodu, znaczy w ogóle samochodów nowoczesnych, a dwa systemy, które są na pokazie tych samochodów. Tak, w tej chwili jest front assist, jest lane assist, jest asystent unikania kolizji, martwa strefa, tempomat aktywny. Tu naprawdę ten samochód jest bardzo mocno dopchany, ale już w podstawie systemy bezpieczeństwa są. Bo muszą być, bo tego wymaga w tej chwili Unia Europejska na producentach samochodów. No i to wszystko kosztuje, a płaci kto? Oczywiście płacimy my, czyli klienci. Dosyć mocno ten samochód mnie zdziwił pod kątem zawieszenia, bo samochód miejski też by się mogło być maksymalnie komfortowe zawieszenie i takie bardziej pływające. No tutaj jest trochę inaczej, przynajmniej w naszej prezentowanej wersji, bo są felgi 17 i auto naprawdę jest, wierzcie mi, że sztywne. To może mieć swoje wady, bo dla mojej żony samochód jest dosyć za sztywny, jakby patrząc pod kątem jej komfortu. Ale jak na przykład wyjedziemy z przedszkola, fotelik jest pusty i mamy kilka zakrętów przed sobą, to w takim samochodzie stukonnym naprawdę kierowca spokojnie się może pobawić. Zobaczcie, wchodzimy sobie w tryb sportowy. Na trybie sportowym troszkę lepsza reakcja na gaz jest w samochodzie i wtedy już naprawdę jest pod kątem jakby jazdy, płynności bardzo fajnie. I mamy tutaj przypadkowe 3 zakręty. No trochę brakuje mi łopatek do zmiany biegów na kolejny. Musiałbym to manualnie sobie przełączać. Wchodzimy w zakręt, zobaczcie. Auto trzyma się drogi naprawdę wyśmienicie pod kątem prowadzenia. Samochód jest bardzo przewidywany. Dokładnie na takie jest mokra nawierzchnia. Wiemy, kiedy nam ucieka tył samochodu. Szybka kontra i auto od razu tam, gdzie chcemy, żeby było. Kolejny zakręcik. Rewelacja. Naprawdę, pod kątem zawieszenia w samochodzie. Na dziurach, no troszkę będziemy tam narzekali, ale na równym asfalcie i na zakrętach, oj, nie będziemy narzekali, a będziemy się głównie uśmiechali. No to jak zawsze u mnie, podsumujmy Hyundai i20, wady, zalety. No i znowu, jak zawsze, zaczynamy od wad. Po pierwsze, dosyć słaba kultura pracy jednostki trzycylindrowej. Tu jednak wiemy, że jest to trzy cylindry, warkocze i daje znać, że to są tylko trzy cylindry. Następne, brak łopatek do zmiany biegów przy kierownicy od skrzyni automatycznej. Tego troszkę mi brakuje, szczególnie przy takiej delikatnie dynamicznej jeździe. Kolejne, mimo najwyższej wersji, dosyć sporo twardych plastików. No, w końcu segment B. Tutaj nie możemy spodziewać się nagle jakiegoś morza miękkich tkanin. Kolejne, brak autoholdu. To szczególnie w mieście może Was irytować. Kolejny tempomat aktywny, który nie działa w korku. No trudno, tak już jest. A także zwłoka przy reakcji na gaz, przy ruszaniu z miejsca. Jak już jedziemy, to reakcja na gaz jest fajna, ale jak chcemy dynamicznie ruszyć na rondzie albo na skrzyżowaniu, to jednak musimy chwilkę poczekać, aż samochód się napędzi. Zalety. Moim zdaniem stylistyka tego samochodu bardzo fajnie wygląda. Kolejne, dynamika jednostki napędowej, jak już jedziemy. Silnik naprawdę jest dynamiczny, ale potrafi być też i ekonomiczny. Wyposażenie, a także dostępni asystenci, którzy Was wyręczają, czy to w mieście, czy właśnie w trasie. Nagłośnienie Bose, a także sporo lusterka i dobra widoczność. Dla kogo właściwie jest Hyundai 20? To samochód segmentu B, który jest samochodem bardzo uniwersalnym, bo to nie jest samochód typowo babski, bądź typowo męski. Jest to samochód, moim zdaniem, trochę taki unisex. Trochę dla mężczyzny w tej wersji jak najbardziej. Czarny dach, czerwone nadwozie, fajniejsze felgi. Auto bardzo fajnie wygląda, bądź jakieś tam bardziej pastelowe kolory i wtedy dla Was, piękne panie, również samochód się nada idealnie. Bardzo ciekawy samochód. W tej chwili znowu w każdym segmencie macie bardzo mocną rywalizację. W segmencie C, w segmencie D, w segmencie crossoverów, ale również w segmencie mieszczuchów. W końcu segment Skody Fabii, Opla Corsy, Peugeot 208, czy chociażby Renault Clio. I w tym segmencie również jest Hyundai i20, który naprawdę nie ma go sporo na drogach, ale jest samochodem, uważam, bardzo ciekawym i bardzo wartym uwagi, bo co mi się tu bardzo podoba również, zobaczcie, to jest bardzo nowocześnie, ekran, ale mimo to tu nikt nie zapomniał o intuicyjności. Kierownica bardzo intuicyjna. Panel od klimy, znowu bardzo intuicyjny. Również przyciski odgrzewania foteli, nie wiem, jakiś tam wybór trybów jazd, czy parkowanie, to wszystko jest bardzo intuicyjne i moim zdaniem jest to naprawdę w tych czasach, kiedy samochody są przetabletowane,
jest to bardzo cenne, że auto jest intuicyjne. I taki właśnie jest Hyundai. Oczywiście, że ma wady, jak każde auto. Ale to jest moich kilka spostrzeżeń z tych 7 dni spędzonych z Hyundaiem. Jak się podobało? Tradycyjnie podzielmy się opiniami pod filmem. Co Wy byście wybrali, chcąc kupić samochód z segmentu B? Właśnie coś z Czech, coś z Niemiec, coś z Francji, czy na przykład właśnie coś z Korei? Co by to było i dlaczego? Czy może jednak byłby to crossover? Podzielmy się opiniami. Jak się podobało? Dajcie oczywiście suba, dajcie łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki, pozdrawiam!